Bezsenność to coraz powszechniejszy problem, który dotyka coraz większą liczbę osób. Choć może mieć różnorodne przyczyny, jednym z głównych czynników wpływających na naszą jakość snu są nasze nawyki. Złe nawyki mogą prowadzić do pogłębiania trudności ze snem, sprawiając, że sen staje się coraz bardziej nieregularny i nieefektywny. Warto zatem przyjrzeć się nawykom, które w szczególności mają negatywny wpływ na nasz sen, aby w porę je zmienić. Oto trzy z nich, które najmocniej rozwijają bezsenność. Spożywanie kofeiny i innych stymulantów przed snem to jeden z głównych winowajców w zaburzaniu snu. Kofeina, która znajduje się w kawie, herbacie, napojach energetyzujących, a także niektórych lekach, jest substancją działającą pobudzająco na układ nerwowy, blokując receptory adenozynowe odpowiedzialne za poczucie zmęczenia i senności. Kiedy spożywamy kofeinę w drugiej części dnia, jej działanie może utrzymywać się przez wiele godzin, uniemożliwiając zasypianie i wpływając na jakość snu. Choć każda osoba ma różną tolerancję na kofeinę, ogólna zasada mówi, że należy unikać jej spożywania przynajmniej 4 do 6 godzin przed planowanym snem. Jeśli masz trudności ze snem, warto przyjrzeć się swoim codziennym nawykom związanym z piciem kawy czy innych napojów energetyzujących. Można spróbować zastąpić je herbatą ziołową, wodą lub napojami bezkofeinowymi. Unikanie kofeiny przed snem pomoże zminimalizować jej szkodliwy wpływ na rytm dobowy organizmu i poprawić jakość snu. Brak regularności w porach snu to nawyk, który z biegiem czasu ma niezwykle destrukcyjny wpływ na nasz rytm ciała. Ludzie, którzy chodzą spać o różnych porach każdej nocy, mogą mieć trudności z zaśnięciem, ponieważ ich organizm nie przyzwyczają się do ustalonego rytmu. Organizm człowieka działa na podstawie wewnętrznego zegara biologicznego, który jest powiązany z cyklem światła i ciemności. Ten rytm jest nazywany rytmem cyrkadianowym, a jego zaburzenie może prowadzić do problemów ze snem, obniżenia jakości snu i zmniejszenia ogólnej efektywności odpoczynku. Zmienność godzin kładzenia się spać i wstawania wpływa na naszą zdolność do zasypiania, a także na to, jak głęboki i regenerujący jest nasz sen. Regularność w tych godzinach ma kluczowe znaczenie, aby organizm mógł przyzwyczaić się do stałego rytmu. Nawet w weekendy, kiedy jesteśmy bardziej skłonni do przesunięcia godzin snu, warto dążyć do utrzymania w miarę regularnych godzin kładzenia się spać. Wprowadzenie stałych godzin snu pomoże ustabilizować nasz rytm cyrkadianowy i poprawić jakość nocnego odpoczynku. Współczesne życie jest ściśle związane z technologią, a ekrany, czy to telewizory, komputery, tablety, czy smartfony, stały się częścią naszej codziennej rutyny. Jednak nadmierna ekspozycja na nie przed snem może znacząco pogarszać jakość snu. Ekrany emitują niebieskie światło, które oddziałuje na nasz organizm w sposób podobny do naturalnego światła dziennego. To światło hamuje produkcję melatoniny, hormonu odpowiedzialnego za inicjowanie snu. W wyniku tego nasz organizm nie otrzymuje sygnału, że czas na odpoczynek. Korzystanie z urządzeń elektronicznych tuż przed snem to jeden z nawyków, który bardzo silnie rozwija bezsenność. Badania pokazują, że spędzanie czasu przed ekranem nawet na 1 do 2 godzin przed snem może prowadzić do problemów z zasypianiem. Aby temu zapobiec, eksperci zalecają, aby unikać używania urządzeń elektronicznych przynajmniej godzinę przed pójściem spać. Zamiast korzystać z telefonu czy komputera, warto sięgnąć po książkę, praktykować relaksację lub medytację, aby przygotować ciało do snu. Nawyki związane z jedzeniem, piciem i korzystaniem z technologii mają ogromny wpływ na naszą jakość snu. Spożywanie kofeiny przed snem, nieregularne godziny kładzenia się spać oraz nadmierna ekspozycja na ekran przed snem to czynniki, które najbardziej rozwijają bezsenność. Zmiana tych nawyków, nawet o drobne kroki, może przynieść znaczną poprawę w jakości snu. Stosując się do prostych zasad, takich jak unikanie kofeiny w drugiej połowie dnia, regularne godziny snu oraz ograniczenie korzystania z urządzeń elektronicznych przed snem, możemy znacznie poprawić naszą zdolność do zasypiania i cieszyć się bardziej regenerującym odpoczynkiem.